15 marca to będzie i powinna być ważna data dla polskiego futbolu, bo to może być dzień, w którym kto wie, czy nie rozstrzygną się losy tytułu Mistrza Polski w sezonie 2001-2002. O tym przekonanych jest większość dziennikarzy piszących, mówiących o polskiej piłce. 15 marca, już za 15 minut, na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, wicelider Legia Warszawa zagra z liderem naszej ligi Wisłą Kraków. Trener Franciszek Smuda przywiózł dzisiaj do Warszawy zespół bez kilku podstawowych graczy, kilku zawodników, którzy rozczarowali go w meczu z Polonią, w Warszawie także przed kilkoma dniami posadził na ławce rezerwowych. Legia także ma wielu nieobecnych, ale wraca do zespołu, chociaż na razie jeszcze tylko na ławkę rezerwową, reprezentant Polski Bartosz Karwan. Wiele jest powodów, dla których warto mówić o tym meczu, spotkanie sezonu. Pierwsze z dwóch spotkań Legia Wisła już za 15 minut na antenie Canal Plus. Jesteśmy w Warszawie, piąta kolejka rundy rewanżowej tego sezonu. Legia gra z Wisłą i można powiedzieć, że oba zespoły, używając takiej terminologii brydżowej, są na musiku. Razem ze mną jest trener reprezentacji Polski, pan Jerzy Engel. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie trenerze. Mówiąc, że są na musiki oba zespoły, mam na myśli to, że Legia musi wygrać z Wisłą, bo w końcu gdzie, jak nie u siebie wygrywać z liderem. Z kolei Wiślacy po porażce z Polonią na Konwiktorskiej też nie mogą sobie pozwolić na inny wynik niż zwycięstwo z Legią. U nas się utarło, że mecze derbowe to są te mecze, gdzie grają dwa zespoły z jednego miasta. Tymczasem na całym świecie mecze derbowe to są te mecze, które wywołują właśnie tego typu emocje. Grają zespoły, które są blisko siebie w tabeli. Takich meczów derbowych w naszej lidze teraz będzie bardzo dużo, bo każdy mecz rzeczywiście w tej podzielonej na dwie części lidze jest szalenie emocjonujący, interesujący. No myśmy tutaj widzieli, że już grubo przed meczem trybuna była zapełniona do ostatniego miejsca i myślę, że właśnie ten mecz wywołuje tak wielkie emocje. Będzie to wspaniałe widowisko. Tak, proszę sobie wyobrazić, że jeszcze na godzinę przed rozpoczęciem spotkania, gdy nawet nie zabłysły maszty oświetleniowe Jupitery, już cała trybuna odkryta była wypełniona kibicami. Wszyscy czekają na to spotkanie. Spójrzmy na zestaw par tej kolejki, piątej kolejki rundy rewanżowej. W grupie mistrzowskiej dzisiaj grają Legia z Wisłą. Jutro natomiast mecze Pogoni z Polonią, GKS-u Katowice z Odrą Wodzisław i na antenie Kanału Plus Amika Wronki zagra z Ruchem Chorzów. W grupie spadkowej Górnik Zabrze, Widzew Łódź, RKS Radomsko, Stomil, Olsztyn, Krzeszowiec, Groklin, Grodzisk, Wielkopolski i mecz Śląsk, Zagłębie, Lubin, spotkanie derbowe, które także będzie transmitowane przez naszą stację. Zobaczmy, jaka jest sytuacja w tabeli w grupie mistrzowskiej i to w zasadzie mówi wszystko. Wisła 23 punkty, Legia 22 oczka. Legia jako jedyna w tej grupie mistrzowskiej jest niepokonana. Bardzo ciekawa sytuacja w ligowej tabeli. Zapewne miał pan okazję śledzić zarówno mecze Legii z Pogonią, Wisły z Polonią, Warszawa to te ostatnie ligowe mecze obydwu zespołów. Jak pana zdaniem na dziś wyglądają oba zespoły? Który prezentuje się lepiej? Czy Wisła, czy Legia? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że oba zespoły prezentują się dobrze pod każdym względem. Niemniej jednak ta liga jest tak interesująca, bo wynik jest nieprzewidywalny. Wisła, która miała olbrzymią przewagę w drugiej połowie, wydawałoby się, że będzie tym zespołem, który wygra z Polonią, ponieważ tak układał się mecz i olbrzymia przewaga spowodowała, że kibice oczekiwali dalszych bramek. Tymczasem przegrała, można powiedzieć, na własne życzenie. Natomiast Legia, mając już zwycięstwo w kieszeni, straciła je praktycznie po przepięknej bramce w ostatniej sekundzie meczu, a więc można powiedzieć, że oba zespoły straciły punkty, no praktycznie troszeczkę na własne życzenie, ale z drugiej strony podkreślić to, że inne zespoły, które są za Legią w tabeli, za Wisłą w tabeli, na pewno łatwo Skorynie obdadzą. Panie trenerze, Magda Skorupka ma dla nas pierwszy wywiad, oddajmy jej głos.
obok mnie trener Legii Warszawa, Dragomir Okuka. Panie trenerze, Radosław Stanew nie zagra tego meczu, nie będzie go nawet na ławce rezerwowych. Jak on się więc czuje po tym feralnym spotkaniu z Pogonią Szczecin? A doktor decydował, że on broni dzisiaj. Nie czujesz się najlepiej. Musisz troszeczkę jeszcze odpoczynek. Może być następny mecz, będzie z nami. Ale może się zdarzyć, że jeszcze następnego meczu również nie zagra, tak? No wiadomo. Stawia pan w takim razie na Artura Boruca. Czy ten zawodnik ma szansę, jeśli się sprawdzi w tym spotkaniu, zagościć na dłużej w bramce? Dlaczego nie? On młody, taj mecz pierwszy, nie branisz źle. Widzimy dzisiaj, jest bardzo dobra okazja dla niego i dla nas. Czy to jest dla was najważniejszy mecz w sezonie? Bo piłkarze twierdzą, że nie, kibice twierdzą, że tak. Jakie jest pana zdanie? A zawsze taj mecz, za dużo emocji, przeciwistwo i tak dalej, ale nie najważniej mecz, bardzo ważny dla Legii. Jeśli wygramy psychicznie, będziemy mieć prawa go nad Wisłą. Jeśli nie wygramy, będzie trudniej, ale nie najważniej. Jeszcze zostanie 9 kolejki i widzimy, co będzie. Czy piłkarze w pana drużynie wpływają na pana decyzje swoimi wypowiedziami? Czy jeśli mówią do pana, że są najlepsi, to zaraz wstawia ich pan do pierwszego składu? Ja tak nie troszkę nie bez kozery, bo ostatni wywiad Sylwestra Czereszewskiego, w którym mówi, że jest pewien, że zagra w pierwszym składzie, okazuje się, że zagra. A nie, to nie decydowało, co on mówił w gazecie, że on będzie grał i tak dalej. Decydowało co, to, co on ta dwa ostatnie mecze grał bardzo dobrze, cztery dwie bramki. Majewski też grał ta dwa ostatnie mecze, te drugie polowe, kiedy przyszł na ławce, bardzo dobrze. Oni zasłużyli, że grają dzisiaj. Pytanie, co słychać u Jahai? On na ławce. A dlaczego? Nie gra dobrze, nie strzeli bramki. Kto będzie dzisiaj jokerem? Właśnie Jahai. Mówi się o tym pana słynnym nosie, który wie, kiedy wstawić jakiego zawodnika, w którym momencie. Najlepiej, że nie potrzebował joker. Dziękuję bardzo. Tak, to już wiemy. Musa Jahai usiądzie na ławce rezerwowych. Wiemy, że zagra Sylwester Czereszewski w wyjściowym składzie. Poznajmy jedenastki, które wyjdą na murawę przy stadionu przy ulicy Łazienkowskiej już za kilka minut. W bramce Wisły Artur Sarnat, nie Iwan Trabalik. Artur Sarnat wraca do bramki Wisły. Wisła, mimo tego, co można było przeczytać w ostatnich dniach, zagra trójką obrońców, a więc Bogdan Zając z numerem trzecim. A obok niego z numerem szóstym Arkadiusz Głowacki i zastępujący pauzującego za kartki Marcina Baszczyńskiego Mariusz Job z osiemnastką. W pomocy z numerem drugim Mirosław Szymkowiak, dzisiaj jako jeden z dwóch defensywnych pomocników obok Kazimierza Moskala. Kazimierz Moskal zagra z numerem siódmym. Z ósemką Grzegorz Pater, numer 5 Kamil Kosowski, z numerem 21 Tomasz Frankowski, z numerem 22 Igor Sypniewski i z dziewiątką Maciej Żurawski. Wisła trenera Franciszka Smudy, podobnie jak w meczu z Polonią, gra na tą trójkę ofensywnych zawodników: Frankowski, Żurawski i Sypniewski. Czy to jest pana zdaniem najlepsze ustawienie Wisły? No Wisła zmuszona jest do takiego ustawienia, no bo jeśli się ma trzech dobrych napastników, tak jak w tej chwili, i wychodzi się trójką obrońców, no to rzeczywiście warto wpuścić trójkę napastników i od razu skupić grę na obronie Legii, bo już samo wyjście trójką obrońców powoduje to, że nie można liczyć na wsparcie z linii obrony. A nie licząc na wsparcie, trzeba grę oprzeć o środkową linię i atak. I tutaj Wisła zdecydowanie oparła grę o atak. Legia. W bramce Artur Boruc z numerem 12. Z piątką Jacek Zieliński jako ostatni obrońca. Z numerem 6 Maciej Murawski. A z drugiej strony obrony Siergiej Omeliańczuk z numerem 2. W pomocy z 18 Jacek Magiera, z numerem 7 Adam Majewski, z numerem 22 Tomasz Sokołowski, z 11 Tomasz Kiełbowicz, numer 14 Aleksander Wukowicz i w ataku Sylwester Czereszewski, zastępujący Stanko Świetlicę i Cezary Kucharski. To jest taki skład, w jakim Legia trenera Dragomira Okuki kończyła mecz z Pogonią Szczecin. No, widocznie trenerzy doszli do wniosku, że było to dobre ustawienie, że Legii grało się dobrze w tym składzie, ale widzimy, chociaż straciła bramkę. Chociaż to była przepiękna bramka rzutu wolnego, to nie była bramka z akcji. Niemniej jednak jest to identyczne ustawienie jak Wisły Krakowskiej. Widzimy olbrzymie zagęszczenie pola, w środku pola, a więc tutaj szansa będzie właśnie w akcjach oskrzydlających i w napastnikach. Bardzo wielu piłkarzy nieobecnych w jednej i w drugiej drużynie. Proszę zobaczyć, w zespole Legii aż 7 piłkarzy kontuzjowanych bądź dopiero wracających po kontuzjach. Jarzębowski, Piekarski, Łapiński, Szala, Wróblewski, Mierzejewski i bramkarz Radostin Stanew, to ten ostatni kontuzjowany z meczu z Pogonią. W zespole Wisły za kartki pauzuje dzisiaj Baszczyński, a kontuzjowani bądź chorzy są Szałęga, Kaliciak i Czerwiec i Kantoro, którzy wypadli podczas trenerowi Smudzie podczas jednego treningu. No, jak widać, nie jest to tylko problem reprezentacji narodowej, gdzie wypada nam bardzo wielu piłkarzy właśnie z powodu kontuzji i urazów.
To samo mamy w klubach i trzeba się zastanowić nad tym, jakie są przyczyny tego, że tak wielu zawodników co tydzień odpada z gry w meczach ligowych z powodu urazów. Co tydzień w piątek przed meczem pokazywanym przez nas w Kanal Plus, meczu ligowym, pokazujemy Państwu, co piszczało w prasie w ostatnim tygodniu. Niech tradycji stanie się zadość. Co było słychać w gazetach od poniedziałku do piątku? Proszę spojrzeć. Od piątku do piątku, czyli tygodniowy przegląd prasy. Zapraszamy. Adam Małysz wielkim przegranym na skoczni w Harrachowie. W chamski sposób udział w Mistrzostwach Świata w lotach zaznaczyli niektórzy polscy kibice, obrzucając kulami śnieżnymi Niemca Svena Hanawalda. Trzeci pod względem budżetu klub naszej ekstraklasy, Grocking Grodzisk Wielkopolski, nie spisuje się na miarę swojej zamożności. Wielka kasa to nie wszystko, świadczy o tym miejsce w tabeli drużyny z Grodziska. Igor Sypniewski miał wstępne oferty gry w Torino i Udinese. Włosi zwlekali z propozycją, dlatego Sypek wybrał Wisłę. W Krakowie Igor marzy o tytule mistrza Polski. 13 marca zmarł Hubert Wagner. Jakże trudno wyobrazić sobie siatkówkę oraz polski sport bez tego wspaniałego człowieka i trenera. Kanal Plus ratuje egzystencję polskich klubów piłkarskich. Przed meczem Legii z Wisłą trener Dragomir Okuka marzy o pozycji lidera. Z kolei Franciszek Smuda powiedział, że jeśli do soboty będzie nadal opiekował się drużyną, to w niedzielę jego podopieczni będą mieli wolne. Kolejny przegląd prasy już za tydzień. Legia Warszawa, Wisła Kraków już za kilka minut. Razem ze mną trener reprezentacji Polski Jerzy Engel. Ostatnie pytanie przed meczem. Pana typ na to spotkanie, wynik? No, Legia ma atut własnego boiska i myślę, że musi to wykorzystać. Jeśli rzeczywiście chce myśleć o tytule mistrzowskim, to ten mecz musi wygrać. Dlatego stawiam 2-1 dla Legii. Liczba tego meczu, wybraliśmy 1998, to jest data, to jest rok ostatniej wygranej Legii z Wisłą Kraków. Prawda, Jacek? To spotkanie komentują Jacek Laskowski i Jacek Dziober. Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry. Tak, 1998 to był rok, kiedy Legia ostatnio wygrała z Wisłą. Mało tego, wczoraj mieliśmy tego równo czwartą rocznicę. 14 marca 98 roku ostatnie zwycięstwo Legii nad Wisłą 1-0. Wówczas to były początki tej nowej Wisły, Wisły, którą przejęła firma Telefonika. Wisłę prowadził Wojciech Łazarek, Legię jeszcze Mirosław Jabłoński. Legia wygrała 1-0, a tę jedyną zwycięską bramkę strzelił występujący dzisiaj w podstawowym składzie Legii Sylwester Czereszewski. Później już było znacznie gorzej dla stołecznego zespołu. W 8 meczach były 3 remisy i 5 porażek. To było 6 spotkań ligowych i 2 mecze Pucharu Ligi. Tu na własnym stadionie w lidze Legia przegrała 3 kolejne mecze. Czy teraz przerwie tę złą passę, o tym się przekonamy mniej więcej za 2 godziny. Przypominamy składy obu zespołów. Wisła w bramce Sarnat z trójką Bogdan Zając, 6 Głowacki, 18 Job, 7 Moskal, 2 Szymkowiak, 8 Pater, 5 Kosowski, 21 Frankowski, 9 Żurawski i 22 Sypniewski. Legia w bramce z numerem 12 Boruc, z piątką Zieliński, z dwójką Omeliańczuk, z szóstką Murawski, w pomocy 7 Majewski, 18 Magiera, 22 Sokołowski, 11 Kiełbowicz i 14 Bukowicz, w ataku z 8 Kucharski i z 15 Czereszewski. Tak się dziwnie złożyło, Jacek, że w środku tygodnia mamy już piękną wiosnę, a kiedy przychodzi grać w lidze, to nagle wraca zima. Dzisiaj na stadionie robi minus 2 stopnie. No i warunki podobne jak tydzień temu w Szczecinie. Tak, ale myślę, że płyta jest bardzo dobrze przygotowana. Gra przy Jupiterach też ma swoje uroki i to właśnie robi atmosferę. I tutaj dla piłkarzy myślę, że są stworzone bardzo dobre warunki, aby stworzyć widowisko. Około 10 tysięcy widzów na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Prezydent Rzeczpospolitej Aleksander Kwaśniewski także będzie obserwował bezpośrednio rywalizację dwóch czołowych drużyn naszej ekstraklasy. Flaga Legii pojawiła się na trybunie odkrytej. Obie drużyny wyprowadził na boisko Zbigniew Marczyk, sędzia z Piły, któremu pomagać będą Andrzej Jaremko
i Marcin Lis. Obserwatorem Polskiego Związku Piłki Nożnej jest Zbigniew Przesmycki, a sędzią technicznym Adam Konarski. Choć zimno, choć mroźno, dziś w Warszawie atmosfera wielkiego piłkarskiego święta. Z pewnością tutaj duża rola kibiców, aby dostosować swój doping do tego, co będą pokazywali piłkarze. Drodzy Państwo, przed meczem wszyscy tutaj na stadionie Legii, jak myślę Państwo przed ekranami, uczczą pamięć Huberta Wagnera, który zmarł 13 marca w Warszawie. Wybitny, jeden z najwybitniejszych trenerów w historii polskiego sportu, jedyny trener, który w grach zespołowych zdobył z reprezentacją Polski Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Olimpijskie, miał 61 lat. Z Legią Wagner, z siatkarzami Legii Wagner zdobył w 1983 roku Mistrzostwo Polski. Wśród swoich wielu charyzmatycznych opinii powtarzał często: jest osobno piłka nożna i osobno sport, i nie było w tym nigdy nic obraźliwego dla piłki. Po prostu jako wnikliwy obserwator sportu, jak mało kto widział wszystko to, co piękne i to, co złe w futbolu, a co odróżnia piłkę nożną od pozostałych dyscyplin sportu. Ławka rezerwowych Wisły. Trabalik, Kuzera, Kalu, Ibrahim Sandej, Kulawik. Nie prezentuje się ta ławka zbyt mocno w dzisiejszym spotkaniu. Jest jeszcze młody Dominik Husejko. No ale o tych problemach kadrowych Wiślaków już mówiliśmy we wstępie do meczu. Artur Sarnat decyzją Macieja Szczęsnego i Franciszka Smudy dziś w bramce Wisły. Na razie bronił tylko w meczu Pucharu Polski z Orlenem, gdzie zawalił bramkę, ale Wisła wygrała 2-1. Legia na ławce rezerwowych. Marcin Muszyński ściągnięty z zespołu rezerw, rezerwowy bramkarz, a także Jóźwiak, Skitlica, Jahaja, Gerasimowski, który wyleczył kontuzję, Karwan w podobnej sytuacji i Nowak. Artur Boruc przed chwilą na Państwa ekranach. Drugi występ w lidze młodego bramkarza. No i już wiemy, że bardzo ważny, może najważniejszy. Tak, tutaj z pewnością stanął przed szansą, którą powinien wykorzystać. W tak bardzo ważnym meczu dla układu tabeli, walce o Mistrzostwo Polski, myślę, że jest to jego szansa, aby na dłużej zadomowić się w bramce swojej drużyny. W biało-czarnych strojach Legia, w czerwono-białych Wisła. Zbigniew Marczyk gwizdnął po raz pierwszy. Zaczynamy. Wszyscy piłkarze, których tu widzimy na boisku, pytani przed meczem, jak to będzie, jakie to będzie spotkanie, mówili: kibice na pewno się nie będą nudzić. Trzymamy za słowo. Sylwester Czereszewski. W jednym z wywiadów, jak już wspominaliśmy, powiedział: nie wyobrażam sobie, żebym nie zagrał w podstawowej 11. No i gra. Tym bardziej prezentuje dobrą formę. Udowodnił to chociażby w meczu z Pogonią. Myślę, że ustawienie ofensywne obu zespołów tutaj właśnie rokuje to, iż będzie to wielkie widowisko. Zał to Mariusz Job, ale musi poczekać, bo tradycyjnie trzeba uprzątnąć boisko z serpentyn rzuconych przez kibiców. Tomasz Frankowski dziś za dwójką napastników będzie brał udział w rozegraniu piłki, ale na pewno wymiennie także zobaczymy go pod bramką w typowej dla niego roli napastnika. Omeliańczyk. Przezierał się Cezary Kucharski. Starcie z Bogdanem Zającem. Wiele pojedynków, z pewnością będziemy oglądać właśnie Bogdana Zająca z Cezarym Kucharskim. Z rzutu wolnego zagrywać będzie Tomasz Sokołowski. Troszkę za nisko, tutaj Szymkowiak uprzedził Wukowicza. Kiełbowicz. I jeszcze raz Sokołowski. Bogdan Zając.
kiedy Zając jeszcze na początku wiosny leczył kontuzję, kiedy nie był w pełni sił, nie mógł występować w podstawowym składzie, Franciszek Smuda miał powiedzieć, on mi będzie potrzebny na mecz z Legią. A zatem chyba szczególnie przeciwko napastnikom Legii liczy Franciszek Smuda na Bogdana Zająca. Out dla Legii. Zając, ale wybił fatalnie, nie dotarła jednak piłka do Kucharskiego. Cofnął się Sypniewski. Sypniewski ucieka Majewskiemu. Niedokładne podanie do Patera, przejęte przez Murawskiego. Majewski, kiedy wszedł w drugiej połowie meczu z Pogonią, znacznie rozruszał ataki Legii. Traci piłkę Wukowicz. Ambitny jego Słowianin, ale niepotrzebnie wdał się w dribbling. Już Pater. Sokołowski, Magiera, Kucharski, atak od tyłu i to będzie pierwsza żółta kartka dla Arkadiusza Głowackiego. Słuszna decyzja sędziego, niepotrzebny był ten faul Głowackiego. Cezary Kucharski odwrócony tyłem do bramki Wiślaków. I teraz defensywa Wisły będzie musiała grać bardzo ostrożnie. Bardzo szybko zarobił kartkę Głowacki. Kucharski, najskuteczniejszy gracz Legii w tym sezonie, też wiosną w obu meczach zdobywał bramki. Cezary Kucharski 10 goli, Maciej Żurawski 16. Kurtuazyjnie na łamach Gazety Wyborczej Kucharski powiedział, Maciek będzie królem strzelców, ale mistrzem Legii. Wukowicz. Autem rozpoczną gospodarze. A nie, jednak rzut wolny. Zdany faul piłkarza Wisły. Traci piłkę Kucharski. Zając. Jacek Zieliński. Tutaj jest właśnie bardzo ważna rola tych w obu zespołach trójki ofensywnych zawodników. Oni właśnie są pierwszą linią obronną i tutaj ich aktywna gra może wspomóc dużo w wygraniu walki o środek boiska. Wybita piłka spod nóg Kosowskiego, ale wciąż Wisła. Jeszcze raz Kamil Kosowski. Przy nim Sokołowski. I popsuł tę akcję lewy pomocnik Wisły. Chciał wywalczyć rzut rożny, nie udało się. Kocia muzyka na stadionie Legii, kiedy przy piłce Kosowski, a to dlatego, że gdy Wisła świętowała Mistrzostwo Polski, Kamil Kosowski paradował w koszulce z niezbyt eleganckim tekstem o największym rywalu Wisły. Walca o mistrzostwo. 5 minut gry za nami. 0-0. Magiera. Wukowicz. Przy nim Szymkowiak. Ładne podanie Wukowicza. Dobra akcja lewą stroną. Kiełbowicz, Głowacki. Jeszcze raz Wukowicz. Magiera. Chciał odegrać chyba do Wukowicza z pierwszej piłki, ale minął się z tym zagraniem. Artur Sarnat. Legia Jacek zaczęła bardzo dynamicznie, bardzo agresywnie. Tak, Wiślacy mimo wszystko nastawili się też na grę z kontry, bo widać, kiedy Legia zaczyna rozgrywać piłkę, Wiślacy zostawiają teren legionistom. Cofają się na własną połowę boiska i będą próbowali zagrać tutaj z kontry. Franciszek Smuda na ostatnich treningach podobno szczególny nacisk kładł na grę pressingiem już na połowie rywala. Powiedział, tak z Legią trzeba zagrać jak w europejskich pucharach. Tak, będzie to kluczem z pewnością do zwycięstwa w tym spotkaniu dla obu zespołów. Bardzo uważna, agresywna i konsekwentna gra w defensywie. Uwaga, Legia w ataku. Kucharski, wybiega tutaj Sokołowski. Kucharski zdecydował się sam. Dobre odegranie Wukowicza do Sokołowskiego. I wybita piłka przez Jopa.
Kontra Wisły, trójką wychodzą Wiślacy, Frankowski, biega Żurawski. Żurawski, odbita piłka od Zielińskiego i będzie rzut rożny. Maciej Żurawski z szansą na 17 gola. Popatrzmy, świetne podanie od Frankowskiego, ale zdążył Jacek Zieliński. No i Legia miała trochę szczęścia. Tutaj tak, Wisła wyprowadziła bardzo dobrą kontrę, to wspominaliśmy wcześniej. Tak, Wisła będzie próbowała grać z atakującą Legią. Rzut rożny. Jeszcze raz Kosowski, Szymkowiak potrafi uderzyć z dystansu, Szymkowiak. Zdecydował się jednak na uderzenie lewą nogą i to już wyszło nie najlepiej. Mówiliśmy o tym, na co kładł szczególny nacisk Kęczyk Smuda. Z kolei Dragomir Okuka miał powiedzieć, że Wiśle nie wolno pozwolić długo być przy piłce. Nie wolno pozwolić jej grać. Trzeba wybijać z rytmu zawodników krakowskich, jeżeli Legia chce wygrać to spotkanie. Uważnie musi grać w tych pierwszych minutach Artur Sarnat. To już drugie takie wyjście pod linię 16 metrów. Tutaj pomagający mu Dariusz Kubicki. Kuka został trenerem Legii wkrótce po tym, jak odszedł Kęczyk Smuda na początku ubiegłego roku. Po tych dwóch pamiętnych porażkach z Zagłębiem Lubin. Zrobił się bramkarza Legii. No dobrze, tutaj Tomasz Sokołowski i już podanie do Kucharskiego. Szymkowiak. Frankowski. Dobrze Czereszewski. Magiera z Majewskim troszeczkę sobie przeszkadzali. Ale i złe podanie Moskala. Maciej Murawski. Murawski w tym meczu z Pogonią zaczynał w linii środkowej. Potem po zmianie wyszedł z boiska Marek Jóźwiak. Popularny Muraś. Tak jak teraz został prawym obrońcą kryjącym. Jeśli chodzi o defensywę, jest to bardzo... Uwaga, Magiera po ziemi obok bramki. To bardzo wszechstronny zawodnik. Pierwszą bramkę dla Legii w tym roku w meczu z Amiką. Szymkowiak ma teraz troszeczkę swobody w środku. Faulowany Sypniewski. Żartował Cezary Kucharski, że przed meczem z Wisłą miał w szatni powiesić wypowiedzi trenera Smudy i Igora Sypniewskiego. Franciszek Smuda miał powiedzieć, że Legia nie ma charakteru i że wiedział, jak się skończy wyprawa do Walencji, a Igor Sypniewski z kolei w innym wywiadzie, że w meczu Radomsko Legia mógł strzelić 8 goli, ale niepotrzebnie celował w samo okienko. To miało zmotywować legionistów do tego, aby dziś udowodnić, że jest zupełnie inaczej. Z autu Legia, a nie Wisła, choć nie. Wiślacy tyle tylko, że bliżej linii środkowej. Mariusz Job, Sypniewski, nieprawidłowo. Napastnik Wisły. Rozbłysnęły race na trybunie odkrytej. Na stadionie Legii można być pewnym zawsze świetnej oprawy piłkarskiego widowiska, jakie stwarzają drużyny. Kosowski, Sypniewski, Moskal. Ładnie przeciął to podanie Omeliańczuk. Środkiem wychodzi Czereszewski, dobrze ustawiony Zając. Job, Żurawski,
Dobrze, teraz Wisła w środku, Sypniewski, biegnie do niego Murawski, Sypniewski nie ma jednak wsparcia. Dopiero teraz biega w pole karne Pater. Murawski zablokował to dośrodkowanie, będzie rzut rożny dla Wisły. Wisła groźnie wychodzi z własnej połowy boiska, kiedy przejmie piłkę. Z rzutu rożnego Sypniewski. Głowacki, ale dobre wyjście Borucki. Bardzo dobra, pewna interwencja. Już rzut na prawą stronę. Majewski dostał piłkę od Sokołowskiego. Ładnie legioniści konstruują te akcje. Sokołowski, Majewski jeszcze szerzej po prawej stronie. Sokołowski zdecydował się zagrać w pole karne. Wciąż Legia, Magiera chyba w tych oparach nie najlepiej widział kolegów. Nie ma spalonego Sokołowski. Dwóch legionistów przed bramką i broni Sarnat. Jak na razie najlepsza okazja dla Legii. Wciąż jednak 0-0. A strzelał Aleksander Wukowicz. Więcej uwagi w defensywie musi poświęcać Kamil Kosocki. Bo tutaj Legia po raz drugi już bardzo groźnie zaatakowała prawą stroną boiska. Nie było w Szymkowiczu Szymkowiaka. Dobra centra Sokołowskiego i już w tej akcji mogłoby się 0 dla gospodarzy. Majewski, Kucharski, Czereszewski, ale zbyt pochopnie. Od bramki zacznie Sarnat. To Sylwester Czereszewski. No, przez Franciszka Smudę właśnie rok temu ustawiany na pozycji obrońcy, defensywnego pomocnika, ale pytany, czy ma to jakieś pretensje, jakiś żal. Powiedział, nigdy w życiu, w końcu za jego czasów strzelałem w Legii najwięcej bramek i do Franciszka Smudy mam tylko i wyłącznie sympatię. Sypniewski ładnie odegrał do Żurawskiego, już nadbiega Frankowski, który wychodzi tam prawą stroną pola karnego. Ale dobrze przeczytali intencje Żurawskiego obrońcy Legii. Lepiej ustawiony był Igor Sypniewski. Kucharski ograł Zająca, dobre podanie do Sokołowskiego, przed bramką jest Czereszewski, ale Sokołowski zagrał akurat. Także ani Kiełbowicz, ani Majewski do piłki dojść nie mogli. Kiełbowicz teraz do Majewskiego i już piłka była poza linią końcową boiska. O ile poprzednia centra Sokołowskiego była bardzo dobra, teraz chyba za dużo miał możliwości do wyboru. Wisła popełnia coraz więcej błędów w defensywie. Tutaj musi wyskakiwać do zawodników wchodzących Legii Bogdan Zając i tam brakuje jego w polu karnym. Widzieliśmy, że chyba piłka jednak pozostała w boisku. To już jedna historia. Dobiega końca pierwszy kwadrans meczu. 0-0. Obie drużyny miały po jednej świetnej okazji do zdobycia gola. Paul Kosowskiego. Ale z autu zaczęli legioniści. Zieliński. Sam ruszył nasz reprezentacyjny stoper, Job. Fabluje Czereszewskiego. Dużo kłopotów mają obrońcy Wisły i Job i Głowacki. Widzieliśmy już ich wejścia i to daleko od pola karnego. Oni są tymi zawodnikami kryjącymi. I tutaj Bogdan Zając powinien być tym ostatnim w tej defensywie. Grającej trójką. Nie powinien pozwalać się wypychać z linii defensywnej. Już 5 fauli Wisły, tylko jeden Legii jak do tej pory, rzut wolny. Kiełbowicz potrafił uderzyć z tej odległości lewą nogą. Ale strzela Czereszewski obok bramki. Troszeczkę gapiostwo w wykonaniu zawodników Wisły. Ktoś z muru powinien wyskoczyć, aby blokować ten strzał.
będzie Sarnata. Tutaj dobrze Omelijańczuk. Nie, jednak Zbigniew Marczyk uznał, że Białorusin odpychał Sukniewskiego w wyskoku. Szymkowiak. Sukniewski pilnowany przez Murawskiego. Omelijańczuk teraz przy Żurawskim. Zieliński wybija z powrotem do Szymkowiaka. Zautu Kosowski. Frankowski niedokładnie. I rozpocznie Legia. Jeszcze raz Tomasz Sokołowski. Daleki wyrzut do Kucharskiego. Kucharski tam wybiega. Wukowicz traci piłkę. Kucharski. Moskal. Ładnie uwolnił się od rywali. Moskal. Kamil Kosowski w środku niepilnowany. Sypniewski wiedział o tym Kosowski. Ale proszę zobaczyć, jaka skuteczna interwencja Jacka Zielińskiego. Bardzo ładnie przeczytał intencję Jacek Zieliński. Bardzo ładnie zaasekurował. To cieszy na pewno kibiców Legii i trenera Jerzego Engela. Miał się wypowiedzieć nasz selekcjoner, że miejsce w samolocie do Korei Jacek Zieliński ma pewne, a było to powiedziane wtedy, kiedy jeszcze było daleko do powrotu stopera Legii na boisko po ciężkiej kontuzji, jakiej doznał w ubiegłym roku. Bardzo ważne wsparcie psychologiczne tutaj dla Jacka Zielińskiego. On sam teraz już chyba zdecydowanie lepiej się czuje na tej pozycji, swojej pozycji ostatniego stopera. Wybija Job, z przodu jest tylko Sypniewski. Teraz faulował napastnik Wisły. Omelijańczuk, ale nie było to celowane, mierzone podanie, faulowany Sokołowski. Sporo fauli w tych pierwszych 20 minutach gry. Podnosi się z trudem Tomasz Sokołowski, rzut wolny będzie wykonywał Majewski. Takie nadepnięcia wprętami są bardzo bolesne. Adam Majewski, zmieniają tam pozycję w polu karnym jego koledzy. Wukowicz, walczy tam jeszcze Kiełbowicz, ale już wychodzi z piłką Pater. Świetnie przerwana akcja przez Sokołowskiego. Dobrze Legia w środku boiska przechwytuje sporo piłek. Po raz kolejny, tym razem Cezary Kucharski. Sokołowski. W środku pola trzeba grać piłką, nie można wdawać się w niepotrzebne dryblingi. Widzieliśmy teraz przez moment bardzo... Obie drużyny zawężają pole gry. Przez moment większość zawodników bardzo blisko linii środkowej boiska. W ciągu kilku sekund oba zespoły chciały zastosować pułapkę offside'ową. Zacznę Sarnat. Żurawski cofnął się do drugiej linii. Moskal atakowany przez Kiełbowicza. Ma kłopoty Wisła z przedarciem się kilkoma podaniami przez środek boiska. Żurawski
Dobrze Pater. Pater faulowany, rzut wolny i żółta kartka dla Legionisty Tomasza Kiełbowicza. Grzegorz Pater był bohaterem poprzedniego meczu Legia Wisła, strzelił bramkę i wypracował rzut karny dla Wiśla. Ten mecz Wisła wygrał 2-1. Kamil Kosowski. Z takiej odległości, z tego miejsca to raczej on będzie strzelał. Albo Szymkowiak będzie zagrywał w pole karne. Kamil Kosowski bierze porządnie rozbieg na strzał lewą nogą. Kosowski mocno i Borc. Bardzo dobrze ustawiony bramkarz Legii. Mniej więcej z tego miejsca puścił bramkę równo tydzień temu. Więc jest chyba wyczulony na takie rzuty wolne. Majewski. Omeliańczuk do Zielińskiego. Jeszcze raz Omeliańczuk. Murawski. Kucharski, Zając, Majewski, Czereszewski. Troszkę nie w tempo i Majewski już po tę piłkę wrócić nie zdoła. Kosowski z aut. Szymkowiak. Bardzo blisko Adam Majewski i już przeszkodził pomocnikowi Wisły. Rusza Kosowski. Paula Adama Majewskiego. Sypniewski. Ograć Omeliańczuka, Sokołowski wzdłuż linii do Kucharskiego. Znów tutaj wychodzi Bogdan Zając i on nie widział innego wyjścia, jak wybić piłkę poza boisko. Tym razem dobra asekuracja. Sokołowski. Wybiega do niego Wukowicz, ale wyrzut do Majewskiego. Teraz Wukowicz. I rzut rożny. Dużo lepiej prezentuje się Wukowicz w dzisiejszym spotkaniu niż w Szczecinie. Widać, że tutaj ta dwójka napastników, Czereszewski, Cezary Kucharski, on dużo lepiej z nimi współpracuje. A dośrodkowywać będzie Tomasz Kiełbowicz. To jest ten jego narożnik boiska, stąd świetnie potrafi zagrać z rzutu rożnego. Nie uderzał wysokiej piłki. Pomagał tutaj kolegom Żurawski. Nie ma spalonego. I jeszcze raz Kiełbowicz. Odegranie do Majewskiego. Majewski. I doszedł do strzału głową Cezary Kucharski. Tyle tylko, że strzał już był słaby. Żurawski. W środku Frankowski. Ale dwójką ciężko będzie rozerwać obronę Legii. Cóż, druga linia Wisły nie chwapi się do włączania do akcji ofensywnych. Tutaj jest za mało zawodników w polu karnym, aby te dośrodkowania doszły do partnerów. Zieliński, bardzo dobre, odważne wyjście Jacka Zielińskiego. Jaka decyzja? Dla kogo out? Pokazuje, zasygnalizował liniowy, że dla Wisły, ale Zbigniew Marczyk zmienił tę decyzję. Sokołowski i Majewski. Tym razem źle i szansa dla Wisły. Kosowski. Frankowski w polu karnym. Będzie za chwilę tylko Sypniewski, ale jest tutaj Żurawski. Dobra decyzja. Decydował się na strzał z voleja. No cóż, takie piękne bramki też Żurawski już w tym sezonie zdobywa. Bardzo dobra decyzja. Sokołowskiego z Kosowskim, pada Wiślak. I Kosowski wznowi grę.
Żurawski wychodzi lewą stroną, Sypniewski, pędzi za nim Murawski, Sypniewski, nie zdecydował się na dośrodkowanie. Sypniewski, ładne teraz podanie do Żurawskiego, Żurawski i Majewski uprzedza Szymkowiaka. Dobre wyszkolenie techniczne piłkarzy obu drużyn. Stąd nie ma problemu z rozegraniem choćby takich akcji. Kamil Kosowski z aut. Bardzo ważna będzie ta dokładność w dograniu piłki, w ostatnim dograniu do partnera. Kamil Kosowski minął Sokołowskiego, zdążył Magiera, a będzie rzut rożny dla Wisły. Kosowski cały czas walczy o to, aby pojechać na Mistrzostwa Świata. Sam powiedział, że szanse swoje ocenia na 40%, bo rywalizuje z pewniakami. Był Jerzego Angela, czyli Krzynówkiem i Koźmińskim. Wybita piłka po tym rzucie rożnym. Gra się wyrównała po tych pierwszych minutach, zdecydowanie dla Legii. Teraz jakby częściej jesteśmy na połowie gospodarzy. Kosowski do Żurawskiego. Moskal, Żurawski. Moskal wyszedł ładnie na lewą stronę, ale Żurawski poszedł do środka i stracił piłkę. Kucharski ograł Szymkowiaka, lewą stroną wychodzi Kiełbowicz. Asekuracja ze strony Bogdana Zająca, który wycofuje do Sarnata. Sarnat atakowany przez Czerszewskiego. Pusta bramka. I co? Sygnalizuje Kucharski. Zagranie ręką Głowackiego. Nie ma czasu na powtórkę, nie ma przerwy w grze. Za chwilę to wszystko obejrzymy. Na razie faulowany Szymkowiak, a my popatrzmy. Kucharski po tym wybiciu Sarnata decydował się strzelać. No i wydaje się, że ręka przy ciele, że nie kwalifikowało się to na rzut karny. Ale Artur Sarnat nie może grać tak niefrasobliwie. No miał trudną sytuację, odegranie od Zająca i dwóch legionistów w pobliżu. Z tym przyjęciem piłki od własnych defensorów jest różnie u bramkarzy. Kosowski. Coraz dynamiczniej lewy pomocnik Wisły. Kosowski i Frankowski nie wykorzystał takiego prezentu od Siergieja Omeliańczuka. Tomek też nie spodziewał się tej piłki. No, odetchnął z ulgą Omeliańczuk. On tutaj starał się nie dopuścić piłki do Żurawskiego, a w efekcie podał w pole bramkowe. Tyle tylko, że Frankowskiemu zabrakło kilkudziesięciu centymetrów, żeby należycie uderzyć piłkę. Wychodzi tam Czereszewski, Kucharski zdecydował się na dribbling. Cały czas Cezary Kucharski, przy nim Szymkowiak. Za dużo tego dribblingu. Jeszcze ratuje sytuację Sokołowski. No i troszkę paniki. Pater zdecydował się wybijać piłkę. Kwadrans do zakończenia pierwszej połowy meczu. 0-0. Legia Wisła. W ataku gospodarze Wukowicz. Wukowicz z aut. Kiełbowicz, przy nim Pater. Jeszcze raz Wukowicz w polu karnym, jest Kucharski. Nie dał rady sięgnąć piłki. Sokołowski faulował Kosowskiego. Wydaje się, że można było tego faulu nie gwizdnąć. Walka o piłkę, ale tak zadecydował sędzia. Zgubił piłkę Sypniewski, Sokołowski, Czereszewski. Nie najlepsze przyjęcie. I Bogdan Zając. Murawski.
Kucharski na spalonym. W takim tempie gry minimalnie spóźnione uniesienie chorągiewki. To już gdzieś wątpliwości na trybunku. Ale Kucharski na spalonym był. Szymkowiak. Frankowski. Moska. Daleko do bramki, ale on strzelił piękną bramkę z dużej odległości w meczu z Legią w Krakowie półtora roku temu. Zostawia Kiełbowicz piłkę Omeliańczukowi. Rzut wolny dla Wisły. Ustawił piłkę Szymkowiak. Sześciu Wiślaków, najmniej 16 metrów, ale z wydługiem boku zagrał Mirosław Szymkowiak. Nie miał problemu Boruc. Wyrzut do Kiełbowicza. Utrzymał się przy piłce legionista. Musiał opanować piłkę Majewski. Podał nie w tempo. Dobrze wyszedł Bogdan Zając. Szymkowiak, ambitnie Majewski. W środku Frankowski. Odbiera mu piłkę Kucharski. Kucharski, Cezary Kucharski i Artur Sarnac. No, miał chyba dobrą sytuację Kucharski, aby odważnie jeszcze wejść w lewą stronę pola karnego. Tak, mógł tutaj moment zawahania Mariusza Jopa spowodował, iż Cezary Kucharski miał jeszcze szansę wejść w pole karne. Próbował uderzyć z dużego palca i być może dlatego ten strzał był niecelny. Majewski. Czereszewski i Omeliańczuk. Sokołowski. Włącza się do tej akcji Białorusin, ale nie odgrywał do niego Sokołowski. Do środka, do Bukowicza Sokołowski. Magiera. Jeszcze walczył Magiera. Ale uciekła legionistą piłka. Franciszek Smuda coś tłumaczy Kazimierzowi Kmiecikowi. Trener Wisły schudł, jak podają gazety, według jednych źródeł 8, według innych 11 kg. Niektórzy sugerują, że to po meczu z Polonią, no ale nie, to tak nie jest to prawda. Franciszek Smuda dość rzetelnie, jak sam twierdzi, brał udział we wszystkich zajęciach przerwy zimowej z piłkarzami. On sam pracował nad swoją sylwetką i dlatego zgubił wagę. Kosowski. Do przodu tutaj nie mógł dojść do piłki Sypniewski. Murawski w podobny sposób chciał zagrać do Czereszewskiego i Kucharskiego. Murawski i Omeliańczyk bardzo ładnie grają strefą. Oni tutaj jak na razie dość dokładnie pokryli napastników Wisły. Ani Igor Sypniewski, ani Żurawski nie mogą sobie dać rady. Sypniewski. Kolejny wygrany pojedynek Omeliańczuka. Niedobre podanie Szymkowiaka. Głowacki przy Kucharskim. Faulował Kucharski, który jeśli chodzi o statystyczne podsumowanie dokonań Legii prowadzi niemal we wszystkich klasyfikacjach. Tak podała Gazeta Wyborcza. Między innymi jest na pierwszym miejscu wśród najczęściej faulujących piłkarzy Legii. Majewski. Dobry pomysł, aby od razu zagrać prostopadłą piłkę do Czereszewskiego. Rozciągnięcie do Sokołowskiego. Wbiega czterech legionistów w pole karne. Sokołowski za nisko. Wybija piłkę Bogdan Zając. Pozostawiają sporo do życzenia centry Kiełbowicza i Sokołowskiego. Jedna udana i to było największe zagrożenie dla bramki Sarnata. Ale oni są bardzo aktywni tutaj po prawej stronie. Wykorzystują to, iż Kamil Koszowski niezbyt dobrze współpracuje z Głowackim.
i czasami ci zawodnicy zapominają o defensywie. I dlatego tutaj Legia bardzo dobrze wykorzystuje ten teren. Błąd Żurawskiego, Wukowicz. Nie przejął piłki Kucharski, jest jeszcze Kiełbowicz. Zając, Omeliańczuk. Majewski. No i niewiele brakowało. Świetnie zagrałby pole karne do Wukowicza. Kontra Wisły. Musiałem trochę wstrzymać Sypiewski. W środku ma miejsce Moskal, ale Żurawski decyduje się na dribbling. Maciej Żurawski. Teraz odegranie na prawą stronę. Szymkowiak i Pater. Szymkowiak. Pole karne. Jacek Zieliński. Z autu Pater, ale nie za bardzo ma do kogo wyrzucić. Decyduje się do Szymkowiaka. Jeszcze raz Pater. Tu na linii 16 metrów był tylko Sokołowski. Zając do Sarnata. Większy spokój zachował teraz bramkarz Wisły. Szymkowiak. I przed nim Magiera. Koledzy z zespołu, który blisko 10 lat temu sięgał po złoto na Mistrzostwach Europy do lat 16 pod wodzą Andrzeja Zamlińskiego. Drogomir Kuka dość dyplomatycznie przed tym meczem mówił, że jeszcze sporo meczów do końca, ale gdzieś w jednym z wywiadów przeczytałem, że zdaniem jugosłowiańskiego trenera, kto wygra tutaj, ten samodzielnie podąży do mistrzowskiego tytułu. Podzielam to zdanie. Myślę, że ten mecz jest decydujący o mistrzostwie. Dobrze, pewnie interweniuje na przedpolu Artur Boris. Majewski. Dobre podanie do Kiełbowicza i Kiełbowicz nie trafia czysto w piłkę. Znów niewykorzystana sytuacja przez Legię, bo w pole karne biegali Kucharski i Czereszewski. Majewski do Kucharskiego. To Czereszewski też wyszedł przed linię 16 metrów, więc to odegranie trafiło do Sarnata. Spieszy się Sarnat. Rawski, faulowany. Wykorzystał to przerwę. Franciszek Smuda podszedł blisko linii bocznej. Coś przekazał swoim piłkarzom. Wukowicz do Czerszewskiego, a ten za linią obrony Wisły. Majewski. Sokołowski troszkę za szybko tutaj wyszedł. Moskal nie ma oczywiście spalonego po wrzucie z autu, ale i Zając widział, co zamierza Tomasz Sokołowski. Dobrze wyszedł do piłki. Kosowski. Powrót Magiery i faul. Już obiektem ataku Magiery nie była piłka. Kosowski trochę schodził do środka i wpadł na niego Jacek Magiera. Głowacki. Kosowski tym razem przedarł się, ale gdy ograny jest Sokołowski bądź Omeliańczuk, to jest zawsze świetnie asekurujący Jacek Zieliński. Tak, no generalnie w tej pierwszej połowie Sokołowski i Kamil Kosowski to są tacy główni aktorzy. Oni przeprowadzają większość akcji ofensywnych obu zespołów. Wynika to z tego, że obaj grają bardzo ofensywnie. Frankowski.
nie było strzału na bramkę Boruca. Kiełbowicz, wiedząc, że jest obok Szymkowiak, wybija na aut. Włączył się do akcji Bogdan Zając. Ale niewiele to przyniosło pożytku. Z autu rozpocznie Legia. 3 minuty z sekundami do końca pierwszej połowy. Majewski, dobre podanie do środka, ale jakoś źle się zbierał do przyjęcia piłki Bukowicz. Mimo to Legia. Sokołowski do Kucharskiego. Kucharski patrzył tylko na piłkę Magiera. Nie mógł do niej dojść. Żurawski. Dobry przerzut do Kosowskiego. Najlepsze przyjęcie. Czeka Kamil Kosowski. Szymkowiak ruszył lewą, na lewą stronę Sypniewski. Szymkowiak rozgrywa na prawo Moskal. Pater Kiełbowicz. Nie dają możliwości zagrania zawodnicy Wisły. Grają zbyt statycznie. Mało ruchu jest. Sypniewski. Ładnie teraz Igor Sypniewski. 25 metrów, ale nie ułożył sobie piłki do strzału. Kucharski wygrywa pojedynek z Kosowskim. Zagranie jednak tam, gdzie największy tłok. Walczy do końca Adam Majewski. I udało się Legii odzyskać piłkę. Wukowicz. Aleksander Wukowicz. Kucharski w polu karnym. Ale wcześniej gwizdek sędziego. Wcześniej po faulu przed linią 16 metrów. Żółta kartka dla Moskala. Pogubili się Moskal i Job. A tymczasem sędzia dyktuje rzut karny. Popatrzmy. Wiznął arbiter. Najpierw za faul przed polem karnym ukarał żółtą kartką Wiślaka, a potem podyktował jedenastkę. Nie było to zbyt czytelne. No tak, trudno, żeby sędzia na głos komentował po kolei swoje decyzje. Wydawało się, że najpierw jednak należało pokazać jedenastkę. Mamy szansę dla Legii w 45 minucie. Ustawia piłkę Tomasz Sokołowski. Do tej pory jeden gol, o ile dobrze pamiętam, właśnie z rzutu karnego. Sokołowski kontra Sarnat. Szansa dla Legii. Gwizdnął Zbigniew Marczyk. Tomasz Sokołowski broni Sarnat. Wciąż 0-0. Dramatyczna końcówka pierwszej połowy. Kapitalnie wyciął tutaj Artur Sarnat intencję Sokołowskiego. Zatańczył wcześniej przed oddaniem strzału. Nie zauważył tego Sokołowski. Dwie minuty dolicza sędzia do pierwszej połowy meczu. Artur Sarnat raz jeszcze na razie bohater tego spotkania. Kosowski przerzut na prawą stronę. Odetchnęli Wiślacy na pewno z dużą ulgą. Pater. Faulowany i żółta kartka dla Wukowicza. Czwarta jest żółta kartka w tym meczu. Jeszcze raz Żurawski, Szymkowiak, Sypniewski i dobrze Boruc. Tak na razie nie można mieć żadnego zarzutu do bramkarza Legii. Bardzo pewny w swoich interwencjach. Wprowadza ten spokój, który jest potrzebny w defensywie. Traci piłkę Żurawski, Majewski. Ostatnie 50 sekund pierwszej połowy meczu. Dobre rozciągnięcie na prawą stronę. Sokołowski. Kibice mają na pewno
pretensje do prawego pomocnika za niewykorzystanie jedenastki. Musi się zrehabilitować. Na pewno nie w taki sposób. Dobrze Kosowski powstrzymany. Wraca Sarnat do bramki. Tomasz Sokołowski za nisko znowu i wybita piłka przez Moskala. Czy jeszcze Wisła zdąży przeprowadzić atak? Szymkowiak. Frankowski do Sypniewskiego. Jeszcze raz Frankowski, Kosowski po lewej stronie, przed nim Omeliańczuk, Kosowski w pole karne, zawahał się Boruc, ale był na miejscu oczywiście Jacek Zieliński. A Zbigniew Marczyk kończy pierwszą połowę meczu 0-0, choć obie drużyny miały szansę na zdobycie goli, a Legia tę najlepszą, jaką był rzut karny w 45 minucie, niewykorzystany przez Tomasza Sokołowskiego. Ileż punktów chociażby w poprzednim sezonie Legia traciła przez niewykorzystane jedenastki. No, w takich spotkaniach trzeba wykorzystywać sytuacje, które się nadarzają w 100%. Na razie zatem bez bramek, ale dobre widowisko oglądamy na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Widowisko, które tworzą lider i wicelider grupy mistrzowskiej naszej Ekstraklasy. Kibice mogą być zadowoleni z poziomu, ale większość kibiców na stadionie Legii nie jest zadowolona z wyniku. Czterdziesta piąta minuta, rzut karny, to jest taka idealna sytuacja, aby w świetnych nastrojach zejść do szatni, no ale w tych nastrojach mogą zejść Wiślacy. Posłuchajmy pierwszego w przerwie wywiadu. Razem ze mną Artur Sarnat. Czy to prawda, że poręczył za pana Maciej Szczęsny i dzięki temu znalazł się pan w wyjściowej jedenastce? No tego nie słyszałem. No miło mi słyszeć, że Maciek postawił na mnie. Myślę, że mu się zrehabilitowałem. Który strzał trudniej było bronić? Ten z 11 metrów Sokołowskiego czy z 4 metrów Wukowicza? Teoretycznie bramkarz nie ma nawet czasu na reakcję. Dokładnie. Odrobinę szczęścia i się złapało, wiadomo. A szczęściu trzeba pomóc i myślę, że dowieziemy ten remis w najgorszym wypadku. Ale była też zabawa z piłką w polu karnym, która mogła się źle skończyć dla mistrzów Polski. No oczywiście, no cóż, mój błąd, przyznaję się do tego, więcej się myślę, że to nie powtórzy. Statystyka mówi, że legioniści 80% bramek zdobywają w ostatnich 30 minutach. Przeraża to pana? Nie, wiemy doskonale o tym. Dziękuję. Wisła też sporo bramek strzela w drugiej części meczu i też w ostatnich 20 minutach. Ja oglądam spotkanie w towarzystwie trenera reprezentacji Polski, pana Jerzego Engela. Temat bramkarzy to był chyba temat numer jeden w gazetach przed meczem Legia Wisła. Boruc Zastanewa, Sarnat czy Trabalik. Wychodzi na to, że na razie to Artur Sarnat jest numerem jeden i to nie tylko na koszulce, ale numerem jeden w tym meczu. Tak, czasem tak łatwo skreślamy czasem zawodnika, ponieważ już ma wiek, ponieważ gdzieś tam nam zawalił jakiś mecz. Tymczasem dzisiaj Artur Sarnat gra znakomicie, wspaniale obronił dwie piłki i myślę, że on jest tym głównym bohaterem pierwszej połowy. Popatrzmy na statystykę po pierwszej części gry, jak ten mecz przedstawia nam się w liczbach. Legioniści oddawali 6 strzałów na bramkę Wisły, a piłkarze z Krakowa strzelali na bramkę Artura Boruca 5-krotnie. Żurawski, Frankowski po jednym strzale, ani jednego strzału Igora Sypniewskiego. Tutaj chyba jest ta różnica między meczem z Polonią Warszawa przed kilkoma dniami, że Wiślacy nie stwarzają sobie wielu sytuacji do zdobycia gola. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że trójka napastników w tym meczu wykonała dwie znakomite kontry. No tam był przypadek na początku, że piłka po strzale Żurawskiego nie wpadła do siatki. Natomiast rzeczywiście za mało akcji indywidualnych. Ale tutaj na podkreślenie trzeba powiedzieć, że obrona Legii gra znakomicie. Świetnie grał Zieliński, znakomicie grał Murawski i oni nie bardzo dali pograć Wiślakom dzisiaj w ataku. Także żadna akcja kombinacyjna, praktycznie jeden na jeden. Sypniewski nie wygrał żadnej akcji. Żurawski też się wycofał głęboko w pole, żeby sobie pograć, bo tam pod szesnastką praktycznie nie mógł sobie wyrobić żadnej sytuacji strzeleckiej. Co pana bardziej cieszy? To, że dobrze gra Jacek Zieliński, czy to, że nie może sobie wyrobić sytuacji strzeleckiej Frankowski czy Sypniewski? I jedno i drugie, bo zawodnicy rzeczywiście oni znają się znakomicie. To nie jest tak prosto urwać się Zielińskiemu czy uciec Murawskiemu. To są świetni obrońcy. Bardzo poprawnie grał Omeliańczuk.
No ale myślę, że druga połowa dostarczy nam równie wiele emocji jak pierwsza. Panie trenerze, pozwoli pan, że najciekawsze sytuacje z pierwszej części meczu zobaczymy za kilka minut. A teraz przeniesiemy się tutaj za kanałek Czerniakowski, wrócimy na chwilę do naszej stacji, do Kanał Plus. Na stadion przy ulicy Łazienkowskiej wrócimy za mniej więcej 5 minut.